Wyjeżdżając do pracy w Europie, często traktujemy to jako sposób na podróż i życiową przygodę, nie dostrzegając, że w wielu wypadkach emigracja zarobkowa to jedyny sposób na utrzymanie rodziny. Mieszkańców Azji Centralnej do masowej emigracji zarobkowej zmusił kryzys gospodarczy po upadku Związku Radzieckiego. W połączeniu z dynamicznym wzrostem liczby ludności spowodował on masowe bezrobocie. Głównym celem wyjazdów była i pozostaje Rosja. Część emigrantów dociera także do Turcji i Stanów Zjednoczonych. W ostatnich latach Kirgizi, Uzbecy czy Tadżycy znajdują zatrudnienie również w najbogatszym regionie, Kazachstanie. Migracje odbywają się ponadto wewnątrz państw, głównie ze wsi do miast. Tradycjonalizm społeczeństw Azji Centralnej sprawia, że w poszukiwaniu pracy wyjeżdżają głównie mężczyźni, często jedyni żywiciele rodziny. Obowiązki prowadzenia gospodarstwa, opieki nad wielodzietną rodziną oraz utrzymania więzi społecznych spadają tym samym na kobiety. Emigranci znajdują najczęściej zatrudnienie w niskopłatnych zawodach, jako sprzedawcy na bazarach, robotnicy budowlani czy osoby sprzątające. Pracując nielegalnie, zmuszani są do pracy ponad miarę, w złych warunkach i bez odpowiednich środków bezpieczeństwa. Wielu emigrantów przebywa poza swoim krajem lub miejscem zamieszkania dłużej niż rok. Przesyłane przez nich środki finansowe stanowią często jedyne źródło utrzymania dla ich rodzin. Przelewy od emigrantów stanowią w Tadżykistanie czy Kirgistanie prawie połowę ich produktu krajowego brutto. Masowa emigracja mężczyzn w wieku produkcyjnym rodzi wiele problemów na rynku pracy w krajach Azji Centralnej. Jednym ze skutków tego procesu jest masowa, najczęściej przymusowa, praca kobiet i dzieci przy zbiorach bawełny czy w innych pracach polowych. Ubocznym skutkiem masowych migracji jest wymieranie dotychczasowych skupisk ludności, zwłaszcza tzw. monomiast, miejscowości powstałych w czasach radzieckich wokół zakładów przemysłowych, które w nowych warunkach ekonomicznych zostały zamknięte lub poważnie ograniczyły produkcję.